22, słuchajcie, Bałtów, pusty i tylko my, kampery, przyczepy i my. Jest, słuchajcie, świetnie, wszystko pozamykane, tylko my. Idę na chwilę do przyczepy. Słuchajcie, siedzę w czapce, dlatego że coś wam się filmik nie może załadować. My od godziny 20 już jesteśmy na ognisku. Jest godzina 22.15 i jeszcze filmik nie wszedł, także przyszłam sprawdzić, co się dzieje. Tylko w czapce siedzę. Trochę tu chwilę posiedzę, żeby zobaczyć, czy nam się to wszystko ładuje. Wpuszczam i z powrotem lecę, bo jest świetnie. Jest naprawdę super ekstra, zaje, fajna zabawka. Także lecę dalej bawić się, tylko przypilnuję wam, żeby wam się dzisiaj ten filmik załadował, bo obiecaliśmy go wam dzisiaj wstawić, więc pilnuję tego. Jestem strażnikiem słowa, więc tego pilnuję wszystkiego. Ale już chyba leci jakoś tak. 77% jest. Także mam nadzieję, że to za chwilę się załaduje i będę mogła wrócić do Łukania i do reszty super ekstra brygady. Tak! Kacper, czy ja cię mogę nagrać? Słuchajcie, teraz jest inny Kacper. Odejdź! Czyli od Grzesia, czyli nie ode mnie, ale nie od siebie, ale również od tego trzeciego Grzegorza dla Agnieszki. Dlaczego nie zapytaliśmy się, czy możesz mnie nagrać? Bo ciebie to mogę nagrać zawsze. Odejdź! Siemanko, z rańca. Ziadaneczko, tu sobie jemy, smętki nie nagrywam. Smętka jest niedysponowana. Bo bez ubrania siedzi. Siadanko jemy. Gdzie mamy? Zaraz wam pokażę. Tu mamy taki widok na stok. Słoneczko świeci, elegancka pogoda. To jest słońce. I tam zobaczcie, tam. Co się teraz zrobiło? Położyło. Jak położyło? No do łóżka. A, słońce się położyło do łóżka. Tu jest słońce. Jestem słońcem narodu. Mojego Łukaszka. Widzicie, jeszcze raz wam pokażę ten stoczek tam. Elegancki. Także jemy śniadanko. I co robimy ogólnie? Ja to dogorywam na razie. No ja pewnie pójdę rundkę zrobić po kompleksie tutaj. Także ogarniamy się. Jemy, jemy, futrujemy. Co? Mówię, jemy, jemy, futrujemy.
Ty, to nasza przyczepa jest naprawdę 650? Tak. Nie 5? Nie. Przecież wydaje się dłuższa ich ta przyczepa. Siema wszystkim, wróciłam do żywych. O, jestem to ja, ubrana, ubieram się już na narty. Lecimy z Łukaniem rano. Rano, 11. To ja mówię do wszystkich. Wstaliśmy rano, ubieram się rano na narty, 11. Łukaniu tu już się z wami witał dzisiaj. Ja się dopiero teraz witam, bo trochę mi tam kiełbasa zaszkodziła wczoraj. Lecimy na narty. I wiecie co, mieliśmy przygodę, skończyła nam się rano butla z gazem. Dlaczego one się kończą w nocy zawsze? No to już, no, znaczy w nocy, no 6 rano, ale rzeczywiście człowiek spał. I włączyliśmy elektryczne i z automatu nam korki zaczęło wywalać. Więc mieliśmy takie przygody dzisiaj z prądem i z ciepłem. Ale jakoś tragedii nie było, nie? Ojejku, zmęczona jestem, bo po strasznej nocy ta kiełbasa mnie wykończyła. Ubieramy się i lecimy na narty. Sąsiedzi już wstali i też się ubierają, bo już widzę, mają spodnie narciarskie. Także do zobaczyska. Na narty idziecie? Poluźnia! Przestań! Nie bój się, wrócę!
atak.pl. Stop! Stop! Ona nie wypadnie z tego, bo to ją trzymam. Już nie chcę! Kurwa, jedziemy! Tam nie szła! Ja wiem, że tu nie szła! Nagrywam swoje zaparowane okulary bez odbioru. Puścimy wam ognisko wczorajsze do dzisiejszego filmu, który będzie jutro. Rozumiemy? To nie jest logiczne, ale my ogólnie nie jesteśmy logiczni, więc. Nie? A teraz lecimy na dupoloty. Także też wam coś nagramy. Męka leci na dupolocie zjechać. We'll be right back.